Cześć wszystkim z tej strony, Astrid, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Dragon Age Początek. Tak, poprzednio sobie tutaj przyjęliśmy zlecenie od kruków i moi mili, zanim jeszcze zapomnę, to tak, co prawda ja nie mam przy sobie kawy, akurat w tym momencie piję energetyka, natomiast dziękuję bardzo serdecznie Kornelowi za postawienie kawki i twoje zdrowie. Ach, dobra. Co prawda nie słychać, jak ja siorbię, bo ja przez słomkę piję akurat energetyki i strasznie nie lubię z puszek pić, że tak powiem, tak wprost. Wolę przez słomkę. Tutaj jest jakiś kufel, który mogę sobie, z którego coś mogę podebrać. Ulela, pieniądze! Tak, tutaj ten pan coś będzie dla nas miał. Strażnik Zofii. Dobra, barman. Czego ci trzeba, nieznajoma? Zobaczmy. Słyszałeś jakieś plotki? Zdaje się, że grupka ludzi Logena wpadła wczoraj w zasadzkę pod Wysokorzem. Nie wiem, kto to zrobił, ale uderzył, kiedy rozbijali obóz na noc. To chyba ja. Wzięli ich całkowicie z zaskoczenia. Podpalili im namioty płonącymi strzałami i zabili ponoć 2 tuziny żołnierzy. Paskudna sprawa. Trzeba ci czegoś jeszcze? Pokaż mi, co masz. Jasne, rozejrzyj się. Tak, w ogóle od człowieka, nie wiem czy zauważyliście, można było się go zapytać o pomoc, nie do końca legalną. Tak, jest to rzecz, którą można u niego zacząć, mianowicie on jest kolejnym zleceniodawcą zadań pobocznych, więc całkiem spoko sprawa. Dobra, czy ty masz coś? No, w sumie elfiego korzenia sobie zakupię. No i grzyba głębinowego też może. Czy ja mam te substancje całe? Nie mam. Ale z drugiej strony trochę mi szkoda pieniędzy w tym momencie. No, kolby mam jeszcze. Dobra. Czego ci trzeba, nieznajoma? Czy ktoś potrzebuje pomocy, niekoniecznie całkiem legalnej? Sprawdza, czy nikt podejrzany się nie patrzy i wyciąga kilka liścików od zainteresowanych osób. No dobra, zadania łotrzyka Denerim, tak? To jest zadania łotrzyka, o proszę. Czyli co, jakbym nie była łotrzykiem, to bym nie mogła? Będę musiała to kiedyś sprawdzić. Dobra, w takim razie dostałam parę zadań pobocznych i to jest drobne przysługi. Korespondencja interrupna. Zwracaj uwagę na listy miłosne w domach szlachty i bogaczy, przynieść 12. A ja mam ile? O Jezus Maria. O, tutaj 9. No dobra, czyli brakuje mi 3, tak? Okej, co ja jeszcze mam? Rozwiązywanie problemów. Mieliśmy porutę na targu, w magazynie i w Perle. Pozbyć się ciał, podrzucając je dyskretnie gdzieś w okolicach targu. Aha. Środki do prowadzenia negocjacji. 15 próbek stężonej trucizny, o których dostarczenie prosił niejaki K. Zanieść dobrze ustosunkowanemu barmanowi. Stężona trucizna ci się marzy, kolego, tak? Czekaj, gdzie jest stężona trucizna? To czekaj, to chyba będzie stężony jad, co nie? A nie, po prostu stężona trucizna. To ja mam chyba, nie? Czego ci trzeba, nieznajoma? Wykonam przysługę dla jednej z zainteresowanych osób. Dyskretnie potakuję i zapisuję twoją zasługę. Kiwnij głową i odejdź. Dobra. 95 srebrników. Nice. Znajomość półświadka przy okazji się nabiło. Dzień dobry. Przywódca karmazynowych wioseł. Okej. Okay. O, pudełko nieregularnych Blackstone'a. Tam było jeszcze jedno osiągnięcie, tylko że oczywiście nie zauważyłam go. To było to. Najemnik, ukradano 15 misji z tablicy zleceń. O, powiadomienie o śmierci, zaopatrzenie dla gildii. Nie chce mi się tego czytać, czego to dotyczy. W dzienniku będzie streszczenie. Ej, dobra. A interrupta, a nie interrupna. Boże. Próba kruków. Pierwsza próba zły i kieruje cię do osobnika imieniem Fedan. W burdelu Perła. Perły przed wieprze. Pozbądź się najemników z Perły. Aha, ja sobie oznaczyłam konkretne miejsce, tak? Dostarczaj wszystkie 3 informacje o zakończeniu nauki. Mhm. Powiadomienie o śmierci. Dostać 4 listy z kondolencjami. Niedawno oddawałem mnie niewiastom. O Jezu. Jezioro Kalenat, Redcliffe i 2 w Denerim, tak? Zaopatrzenie. Dostać nieregularne 20 okładów leczniczych. Zwykłych, tak? Dobra, Morrigan. Okład leczniczy. Aha, brakuje mi substancji destylującej. No dobra. No dobra. To może sobie kupię typa tutaj tego. Bo on ma czego przecież trzeba, substancje destylujące. Dobra. Potrzebuję 20, tak? 2 suwereny, przepraszam. Jezus Maria, jak mi się pomyliło. Tak. Dobra, okłady lecznicze w takim razie. Lecimy z tym koksem.
kochanie, mam już... Czego ci trzeba? O Jezu. Aha, coś jeszcze jest. Nie od wyśledzenia, dobra. To coś jeszcze dostałam, jakieś zadanie, no spoko. 10 granatów, u których dostarczenie. Aha, granaty, kurka wodna. 10 granatów. A jakich, kurczę, granatów? Czego ci trzeba, nieznajoma? Nie, dobra, nic, dziękuję. Czekajcie chwilę. Zadanie... Nie, 10 granatów. Nie, poczekajcie, chodzi mi o kodeks, o... Jezus Maria, tylko jednego mi brakuje? List kondolencyjny, złaja Blackstone'a, nieokiełzany, apel Renolda... notatki może to będzie? Czarne fiolki, korespondencja interrupta... Nie? Przedmioty? Egida Howarda, nie, no to nie będzie to, z pewnością, a jej religia też nie. Nie wiem, szczerze przyznam, co to będzie. Czekaj, weź mi jeszcze raz pokaż te listy. O, R ma coś do powiedzenia. Okazuje się, że niektóre osoby... Bla, bla, bla. Granat. A, granat w sensie kamień. Dobra. A nie granat w sensie boom. Chyba, tak mi się wydaje. Nie wiem, no, bo to są bomby, nie? Nie granaty oficjalnie. Butelka z kwasem, bomba duchowa. No tak, no. Dobra, więc tak. Są jakieś zwłoki, zdaje się, które my mamy ogarnąć. Gdzie są te zwłoki? Nie K, tylko J. To będzie tutaj, rozwiązywanie problemów. Na targu, magazynie i perle. Dobra, akurat na targu to pamiętam, gdzie jest, ale w magazynie to tutaj jest magazyn, co nie? Tak, tutaj jest magazyn, okej. Okay. I ciała się chyba pozbywano w to samo miejsce zawsze. Nie da się robić. To od samego początku źle wyglądało. Nie wierzę, że przyszedł tutaj w interesach. Okej, worek na zwłoki. Nie zamierzam tu zostawać, żeby przekonać się, jak to się dalej potoczy. Jaha. Dobra, w takim razie do widzenia. I z tego, co kojarzę, to nie wiem, czy dało się wszystkie naraz zebrać zwłoki, czy jedne naraz można było nieść. Natomiast ja pamiętam, gdzie się ich można było pozbyć jeszcze. A można to było zrobić tam przy zakonie. Przy zakonie, tam jest moi mili studnia, właśnie. Worek na zwłoki, aha. Tutaj są, jak sądzę, dobra, zobaczmy, czy możemy worek na zwłoki jeszcze jeden. To nie moja wina, dlaczego mnie zaatakował? To on mnie zaatakował. Dobra, biorę drugi. Muszą się nauczyć, żeby ze mną chodzić. Dobra, tam chrzan się i się zamknij. Kontakt kolektywu. Kolektyw magów ci dziękuję. Niechaj stwórca ci sprzyja. Suweren, zawsze coś. Tutaj nic nie ma w torbie kolektywu, no spoko. I tak, idziemy do studni, jeszcze będzie w perle. Magia istnieje. Okej. Tak więc studnia. To dobre miejsce na pozbycie się zwłok. Nikt nie zwrócił uwagi na kolejny worek pełen śmieci. Wrzuć worki. No i fajnie. Super. Tak, tylko że ja tutaj będę jeszcze musiała z jednym workiem wrócić. Chciałam jeszcze pogadać z tymi tutaj dwoma. Kto się nawróci z wiarą nieskalaną mrokiem tego świata i nie przypala się, nie szydzi z nieszczęścia słabszych, lecz szuka pociechy w prawie i dziele stwórcy. Nie przechwala. Nie mówi się przypala, siostro, tylko przechwala. Pozna dobrodziejstwa płynące z błogosławieństw Stwórcy. Światło poprowadzi go ścieżkami tego świata prosto do następnego. Prosto, siostro, prosto. Poprowadzi go prosto do następnego. Nie zawaha się on przed słoniną i nie zazna strachu przed śmiercią, gdyż Stwórca go ochroni. Będzie dlań podstawą i... W pieśni nie ma mowy o żadnej słoninie. Robisz to specjalnie, co? Nie będę wam przeszkadzać w obowiązkach. Niech błogosławi cię Stwórca i Andrasta, jego oblubienica. Dobra. Tak, ja nie będę się w sumie tutaj... Można byłoby rozwinąć się w dialogu a propos tego, że babeczka sobie myli tą pieśń światła, ale do niczego by ostatecznie nie doszło. Tak. Więc... Z żalem zawiadamiam... co?
Z żalem zawiadamiam, że twój mąż nie żyje. Bałam się, że ten dzień w końcu nadejdzie. Coś zaczęłam czytać dalej i tak... Dobra. Natomiast dwie kobiety, które trzeba powiadomić, są w Denerim, jeśli dobrze kojarzę. Czekajcie. W ogóle tutaj właśnie. Z obcowiska. Nie mamy obcowiska. Leyson Denerim. Która nie smaruje. 5 zakapturzonych... kurierów, tak. Powiadomienie śmierci. 2 z Denerim. Dostarczy 20 okładów leczniczych. Nie stać mnie. Dobra, wobec tego. Użyjmy sobie w tym momencie mapy i widzę, że mogę. Posiadłość Arla Denerim nie możemy. Pałac Królewski tym bardziej nie możemy. A tutaj obcowisko również w tym momencie nie możemy. A tutaj Fort Drakon. To w ogóle nas póki co nie interesuje. Pędzimy do Perły w tym momencie. A co tam? Chociaż, wiecie co? O, zaatakowali mnie. Po drodze, tak? O, kto mnie atakuje? Patrzcie. Dobry? Gdy usłyszałem, że złodziejem jest jeden ze słynnych szarych strażników, pomyślałem, że to niemożliwe. Ale oto i ona. Wygląda na to, że strażnicy upadli bardzo nisko. A o co zabić chodzi? Ją. Żołnierz gwardzista, ale o co tu wam chodzi, państwo drogie? O Jezus Maria, ile was się tutaj normalnie... No ile was tu się nazbierało? Ładnie. O Jezus! O Jezus! Morrigan? Uciekam sobie może. Dobra, inaczej. Wiecie co, ja chyba zacznę sprzedawać te pułapki, bo jednak niezbyt wiele mi one dają. No, myślę, że zacznę to robić. Nie lubię tych pułapek, może kiedyś będę ich używała lepiej trochę, póki co nie mam na nie cierpliwości, serio. Dobra, weźmiemy sobie może pocałunek ziemi, użyjemy sobie go. Morrigan, czy ty dasz radę mnie uzdrowić? Dobra, dałaś radę mnie uzdrowić, cudnie. Dobra. A ja w ogóle umiejętności nie używam, brawo ja. Tylko podstawowych ataków i jedziemy. Dobry. Dobra. Ten tutaj. Masz tego. Dobra. I lecimy do kolejnych. Dobra, mogę użyć bomby. Okej. Morrigan! Czemu ty w ogóle nie działasz tutaj z uzdrowieniem? Czy ty, tobie się taktyka przestawiła, czy kicholernik? Czekajcie, Morrigan. Aha, sprzymierzenie to jest po prostu na ostatni tym. Dobra, wiecie co, weźmiemy to po prostu na pierwsze i ciul, żeby miał priorytet. Żeby ta taktyka miała priorytet, może tak. Może to coś da. Kto to tam wie? Tak, coś już dało. Dobra, mamy to. Jeszcze Morrigan, ty... Czekajcie sekundkę, a w ogóle czy Morrigan ma w taktykach, żeby się sama leczyła? Postać żywotność. O, w ten sposób weźmiemy. Też. Dobra, okej. Okay. No i fajnie. Wszyscy już pomarli. Dobra, żołnierz. Kolejny z miksturą z lerium, kolejny z pieniędzmi. Odrobina pieniędzy zawsze spoko. Powinno pójść łatwo. Elfi korzeń, bardzo fajnie, zwłaszcza, że troszeczkę się z niego... no trochę straciłam tego elfiego korzenia. Dobra, domek metalu, cudnie, plan miasta i tam dalej też jest plan miasta, co nie? Nie wiem, potrzebuję sprawdzić, bo ja z tego co kojarzę, to w tych lokacjach pośrednich też czasem było coś do wykonania, żeby wykonać jakąś misję, coś było. Z tego co pamiętam, ale to właśnie. Nie jestem tego w 100% pewna. Dobra, wobec tego. Jesteśmy w Perle w tym momencie, tak? Zobaczmy, jest księga opis krainy Underfells. Drzewi jakieś. Pracowałam kiedyś w Zamtuzie, zaparzałam herbatę. Piękne czasy. Aha, trochę znikąd, ale dobra, zakapturzony posłaniec. Powiedz swojemu kapitanowi, że nasza umowa jest pewna. Okej, okay. Kto jest chyba drugi, tak? A mam znaleźć 3. Bodajże. Przysłał cię ten nic poń Kailon, tak? Cieszę się, że o nas nie zapomniał. Co za Kailon? Najemnicy są tam. A, dobra, tam. Jeśli przychodzisz w innej sprawie, po prostu powiedz. Ktoś powinien ci w końcu pokazać, gdzie twoje miejsce. Proszę bardzo, o kogo chodzi?
Dobra, jest Izabela, fajnie. Huligan. Nie mamy z nią szans. A teraz zmiatajcie stąd i cieszcie się, że tylko złoto wam zabrałam. A, dobra, podajmy sobie. Strażniczka. A ja myślałam, że wszyscy strażnicy z Fereldenu zostali zabici lub wygnani. Och, nie dziw się tak. Wielu spośród was napotkałam podczas mych podróży i za każdym razem dostrzegałam w was coś dziwnego. Aha. Ale szara strażniczka, czy nie? Dobrze jest ujrzeć inną kobietę, która nie daje sobą pomiatać. I mnie także miło jest cię poznać. No dobrze. Co mogę dla ciebie zrobić, moja droga? Twoje umiejętności bojowe są imponujące. Zakładam, że widziałaś to małe przedstawienie. Jak dotąd żaden z tych biedaków mi nie sprostał. Są zbyt niezdarni i przewidywalni. Zamiast opierać się na brutalnej sile, walczę szybko i posługuję się rozumem. Mówię o sobie, że jestem szampierzem, bo szlifowałam swe umiejętności podczas wielu lat pojedynków z wojownikami. Nauczysz mnie, jak zostać szampierzem? Ha! To niezwykła prośba w ustach nieustraszonej pogromczyni mrocznych pomiotów. Pochlebia mi, że chcesz się ode mnie uczyć, słodziutka. Opanowanie tego stylu do perfekcji zajmie ci całe lata, ale mogę nauczyć cię podstaw. Najpierw jednak chciałabym lepiej poznać moją potencjalną uczennicę, więc poprosimy o coś do picia, a ty zrobisz mi ten zaszczyt i zagrasz ze mną w karty. W porządku, w co zagramy? Grałaś kiedy w kapryśny los? Łatwo się nauczyć, trudniej opanować do perfekcji. Trzeba uważać na posunięcia przeciwnika, jak i na swoje własne. Zanim zaczniemy, trzeba potasować karty. Mogę to zrobić, chyba że ty wolisz. Ty je potasuj. W porządku. To powinno wystarczyć. Na początek po 5 kart dla każdego gracza. I niech wygra najsprytniejszy. A, rycerz brzasku. Tego mi było trzeba. Spróbuj złapać Izabelę za rękę, gdy będzie dobierać kartę. Ha! Dobra. Wypadło, co? Ktoś tu oszukuje. Oszukujemy, jak widzę. Masz szybkie ruchy. Jestem pod wrażeniem. A jeśli chodzi o oszukiwanie, to cóż, ta gra i tak nie ma znaczenia. Chciałam się tylko przekonać, czy zdołasz mnie przechytrzyć. Okazałaś się bystra i pomysłowa. Z przyjemnością przekażę ci moje umiejętności. Naucz mnie teraz. Chodź, będziemy potrzebować trochę miejsca. No dobra. I w ten sposób się odblokowuje specjalizacja szampierza. Czy jeszcze mogę pogadać? Nie. Okej, skąd ty do mnie mówisz, kobieto? Dobra, co tutaj jest z tyłu? Drewniana skrzynia jest jakaś. Z grzybem głębinowym. A tutaj? Nie do otwarcia, jasne. Oczywiście, że tak. Coś tutaj było w ogóle, że dało się ostatecznie jakoś otworzyć, jeśli ja dobrze kojarzę, ale nie pamiętam w ogóle motywu z tym. No, w ogóle tutaj są oznaczone jakieś zadania jeszcze. Twórca, zakon templariusze, ktokolwiek, ocalcie mnie! Nie chciałem go zabić, możesz to jakoś załatwić? Jezus, ja sam dałbym sobie z tym radę. Dzięki, ja chyba muszę się gdzieś schować. Oczywiście. Dobra, kufer życzysz? Kolejny z listem miłosnym! Dobra, mamy w takim razie 10 tych listów, miło. Co jest tutaj? Coś ci w 4 literach trzasło. Gryfy ponownie wzbiją się w przestworze. O kurka wodna, naprawdę? Jasne. Fedan, najemnik Kunary. Kolejna zwolenniczka szarych strażników. Nie jakaś tam zwolenniczka, Pejdanie. To strażniczka. A, dobra. To jej szuka Arhol. Był ten. Strażniczka wpadła w naszą pułapkę? Masz plakat. Jedną szansę, żeby się poddać. No cię chyba coś boli. Logan wrobił szarych strażników. Wierzę ci. Ale niespecjalnie mnie to obchodzi. Nie jesteśmy jakimiś tam strażnikami. Jesteśmy elitarną gwardią Hoła. Aha. Szewra, Tenant, Jarvie, zabijmy sobie strażniczkę.
Ta, bo ci się to uda. Tylko jedno na szczęście. Nie do grobu nie spieszno. No i cudnie. Dobra. Aha, ta sobie zniknęła z kotobójczyni. Nie, łotrzyk, przepraszam. Bo łotrzyk ma przecież umiejętność tam... kamuflażu. Koniecznie, to bójca. Rozkazy Peidana? Zaktualizowano zadanie. Próba kruków, zabijać Peidana, wróć do karczmy. Podniesiona żartem szlachcicem, tak? Okej. Okay. Prośba Fazila. Bla, bla, bla. Dobra, wobec tego. Zobaczmy, co tutaj jest. Szewa, okład leczniczy, cudnie. Ile ja mam tych okładów? 20 już. No spoko. To w takim razie fajnie będzie się wrócić do nienażartego szlachcica. I w ogóle, czy coś tutaj jest za regałem? Nie, nie ma nic za regałem. Okej. Okay. Tu się zamknęło przy okazji. Tutaj to ja nawet nie wiem, czy... Aha, tutaj było to ciało, faktycznie. Okej, okay, tu drzwi są i tutaj też są drzwi. O, teraz mogę otworzyć, ciekawe. Biorę topór popielnych wojowników, no spoko. No spoko wobec tego. Dobra, wychodzimy sobie i teraz tak. Tutaj weteran Białego Sokoła. Mamy ich nie zabijać, jeśli dobrze pamiętam. Odwróć się i odejdź, nieznajoma. To sprawa tylko i wyłącznie Białych Sokołów. Pora zamknąć ten przybytek, zanim zaczną się kłopoty. Posłuchajcie tylko tej strażniczki. Ty mówisz nam, co mamy robić? Szlachcice potrzebują solidnych, niezawodnych żołnierzy, a nie jakiejś hołoty. Coś w tym jest. Panowie, idziemy. Nie chcemy przecież zazierać z Loganem, prawda? Przekaż Kylonowi, że jestem jego dłużniczką. No i fajnie. Dobra, wobec tego, to my się zawijamy, myślę, z Perły w tym momencie. I się udamy może do tych uliczek. Oczywiście, że mnie ktoś musi atakować. Jak tylko sobie idę po drodze. Miałem nadzieję, że cię znajdę. No, słyszałem siema. O tym, co stało się w Perle. Nie wiem, to jak dobrze, ci się czy źle? To udało, ale wyszli nie stawiając oporu. Jeśli chodzi o pracownicę Perły, to... Nikt poza mną nie ma prawa rozkazywać moim ludziom. Należy ci się lekcja szacunku. Rozumiem. Nie obchodzi mnie ich życie. Będzie niezła jatka. Okej. Okay. Jak sądzę, nie chcieli po prostu, żebyśmy tam zabijali w środku, bo byłoby zbędne sprzątanie, tak? Dobra. Dobra, może ja sobie użyję trucizny, to tylko, że nie może być. Jasne. Sierżant Kylon, Boże, jak jego gnoją. Oho, strażnik zaraz padnie. Tak, zgoda. Tak, padnie. Nie wiem, co się stanie, jeśli sierżant padnie, wiecie? Szczerze. Nie pamiętam nawet. To się nie pamiętam, Boże, nigdy mi się coś takiego nie udało, więc nie wiem. Dobra, poradzę sobie chyba. A, tam jest jeszcze łucznik. Mamy Białego Sokoła z silniejszą miksturą Lyrium. Tutaj też silniejsza mikstura. A oddych. Ciekawe. Może by było lepsze są dla kogoś. Tacy, co atakują cię z własnej woli? Czyżby byli aż tak głupi? No niektórzy są idiotami. Jeśli jesteś zainteresowana, będę mieć dla ciebie kolejne zadanie. A teraz wracam do dzielnicy handlowej. Boczne uliczki są jak na mój gust zbyt niebezpieczne. Jasne. Dobra, otrzymano 2 suwereny, bardzo fajnie. Bardzo się cieszę, bardzo miło było robić z panem interesy. Przy okazji właśnie, jak będziemy mieli okazję, to sprzedamy te pułapki całe. Ja sobie może w sumie je z paska wezmę. I tak, ja chciałam jeszcze zobaczyć, czy faktycznie jest gdzieś tutaj coś, bo tutaj jest plan miasta, okej. Okay. Czy na mapie mi się coś pokaże, jeśli by było ewentualnie coś do zadania, bo wiem, że w tych właśnie zaułkach, no jak powiedziałam wcześniej, czasami są rzeczy do zadań. Dobra, wobec tego plan miasta. I lecimy dalej, chyba. Aha. Chciałam tam się przenieść.
Znowu? Was pochrzaniło chyba, no ludzie, no. Jezusie przenajświętszy. O, Morrigan w postawie bojowej. Dzień dobry. O, uruchomiono pułapkę. To mnie zadziwiło? Dobra. Okej, okay, w ten sposób. Tam Morrigan chyba zgoła płonie? Nie, nie, chyba nie. O, Alistair jest przy mnie. Miło. Dobra, widzę, że niechcący się udało, bo Alistair poszedł jakby za mną, a w sensie nie za mną, tylko tam poszedł, a ja poszłam tutaj, więc spoko. Dobra, lecimy na kolejnego, a użyj sobie trucizny. Może być i trucizna kruków. Tam jeszcze bandito. Dobra. I wszyscy żyjemy. Dokładnie, Alistairze, wszyscy żyjemy. Też nie wiem, jak to się wydarzyło. Dobra, kuferek jakiś jest z elfim korzeniem. Miło, miło. I tak. Mikstura z Lyrią. Tutaj pieniążki jakieś. Tutaj bandito. Ze słabszą miksturą z Lyrią. Tam też jakiś kufer jest przy okazji. Kolejny bandito jakiś. Tu jest do planu miasta przejście. Tam też jest do planu miasta przejście. Tak? Do planu miasta czy gdzieś indziej? Planu miasta, dobra. Bardzo mnie to cieszy, bo czasami też chyba jest tak, że... W sensie czasami, właśnie nie wiem, nie kojarzę, czy to właśnie było w tych jakby zaznaczonych na mapie zaułkach, czy właśnie po drodze nas ktoś mógł zaatakować, tak, że było jakieś przejście jeszcze w ogóle związane z jakimś zadaniem, cholera wie jakim. Herszt gangu, tak? Z tego, co widzę. No dobra, idziemy do pana. Czuję, że to się zbliża. Pozwoli pan. Dobra, zamach dwiema broniami. Jezus Maria, czy ty ma... Użyj umiejętności, żeby tak właśnie to szybciej jakoś poszło. No i lecimy z tym dalej. Okej, okay, tutaj będzie kolejny jakiś opryszkowie. Opryszki. Bardziej opryszczki. Mam wrażenie. Dopasowało. No dzień dobry, panie opryszek. Tylko tak się właśnie zastanawiam, wiecie co, bo mi się wydaje, że ten odcinek sobie jeszcze spędzimy w Denerim, a potem z Denerim uciekniemy tak zgoła. Tylko właśnie się zastanawiam, gdzie dalej pójść. Aha, tam jeszcze sobie, ale sobie poradzę z tym opryszkiem. Dobra, już tam. Szanić. Drzwi do krewnego maga krwi. Co? Dobra, do tego maga całego. Dokładnie. I tu jest kolejna właśnie żona, której mamy dostarczyć list o śmierci jej męża. Więc to też zrobimy tanie. Tak. Z żalem zawiadamiam, że twój mąż nie żyje. Dlaczego? Czym zasłużył sobie na taki los? Nie mam bladego pojęcia, moja droga. Może się nie modlił wystarczająco. Nie dawał wystarczająco dużo ofiar dla tych. O, stara chałupa, właśnie, tutaj coś później będzie, zdaje się. Herszt gangu, opryszek, elfi korzeń. Chyba, że od tych panów jak coś ja życzysz? Jeszcze podniosę. Już się robi. Cholera wie. Czekajcie. Nie do otwarcia. Czyli pewnie będzie związany z jakąś misją, właśnie. Dobra, zapisik wobec tego zróbmy sobie. Nie wiem w sumie, gdzie dalej, do zaułku. A ja mogę w ogóle na mapę świata? Tak, mogę. O, wioska Azyl, a faktycznie Azyl mi się odblokował. Bo ja właśnie miałam taki pomysł, żeby może się do Azylu w tym momencie udać, szczerze mówiąc. Ajajaj, właśnie się zastanawiam. W sumie moglibyśmy do Redcliffe się w tym momencie udać, albo właśnie nad jezioro Kalenat, żeby zrobić przy okazji tą misję dla nieregularnych Blackstone'a. Też opcja by to była, co nie? Dobra, weźmy sobie, udajmy się do obozowiska drużyny. No dobrze. O, cześć. Nie wiem za bardzo, jak cię o to poprosić. Poprosić mnie o co? Jak to powiedzieć? Za każdym razem, gdy znajdę się obok ciebie, czuję, że głowa mi zaraz pęknie. Nie mogę myśleć logicznie. To dobrze czy źle? Jesteś bardzo słodki. Chodzi o to. Twoja obecność doprowadza mnie do szału.
ale nie mogę wyobrazić sobie, bym mógł żyć bez ciebie. Jesteś pierwszą kobietą, z którą spędziłem noc. I jeśli wszystko pójdzie po mojej myśli, będziesz także ostatnią. Czuję tak samo. W takim razie ruszajmy. Przed nami daleka droga. Może i tak. Kolejny, któremu się jakoś dialogi bagują. Chryste panie. Dobra, przy okazji chciałabym sprawdzić u Bodana, czy on nie ma przypadkiem jakichś granatów u siebie. Na pewno nie interesuje. Tak, pokaż mi swoje towary. Wiesz co, ja ci tutaj posprzedaję rzeczy. Dobra, to też sprzedam, bo w sumie nie chcę nawet mi się patrzeć za specjalnie, czy to jest lepsze, czy nie. Bełt, strzała pewnego trafienia, lodowa strzała, ognista strzała. Dobra, powiedzmy, że to póki co sobie zostawimy. Tak, tutaj sztylet Duncana sprzedałam w Holipę, bo gorszy. Tutaj nic nie mam do sprzedania. Tutaj są te pułapki, które mam do sprzedania, faktycznie. Piwo, mapa Imperium, bla bla bla. I on nie ma, widzę, nic stąd. Ale chciałam jeszcze zobaczyć, czy on nie ma jakichś granatów, które mu sprzedawałam kiedyś. Ma jeden cały granat, no spoko. A ja mam mieć ile? 10? Chyba? Możliwe? Nie wiem. Tak mi się wydaje, że 10. Czekajcie, bo to w drobnych przysługach będzie, tak? 10, no. 10 granatów. Zobaczmy, czy ja w ogóle coś mogę wytworzyć w tym momencie. No mogę coś wytworzyć, ale póki co nie chcę akurat z tego. To mogę sobie powytwarzać. Też widzę, interesująca przynęta jakaś, więcej warte. To jest, widzę, duża pułapka z kolcami. Lecimy. Jeszcze mała pułapka z kolcami, to też zaraz sobie sprzedamy. To w ogóle kurka wodna, jakichś ciekawych materiałów wymaga. W takim razie. Myślałam, że będę używała, szczerze, ale jednak nie. Tak więc posprzedaję to w Holipę. I dobra, Leliana, u ciebie mam 100, to nie będę ci już dawała prezentów. Morrigan, u ciebie mam 88, widzę, przyjaźni. Czy ty... Czekajcie chwilkę, wezmę sobie, zapiszę grę, bo jestem ciekawa, czy ona... czy ją obrazi prezent dla Leliany. Ciekawe? Nie, nie obraził jej, okej. I dam jeszcze Zevranowi starożytną mapę Imperium, bo jednak z Zevranem też potrzebuję relacji. Jak miło. Właśnie. I jeszcze dla Ogrena mam piwo. Gdzie jest Ogren? A z Ogrenem jeszcze nie mam setki w ogóle. Dobra, masz piwo. Wspaniale to wygląda w rzeczy samej. Dobra, w takim razie... ogromna premia do kondycji. Wobec tego... Tak, bierzemy sobie drużynę, tylko jaką drużynę? Bierzemy sobie Stena, tak na przykład, bo to będzie ciekawe, po prostu. Ja chciałam wziąć jeszcze Ogrena i Morrigan. Rzeczy same. Akceptuj. I lecimy do wioski Azyl. Bo tak, kto mi broni z taką drużyną iść, co nie? Zobaczmy, jestem ciekawa, czy w sumie, czy ktoś nas zaatakuje, bo to też jest niby losowe, ale z drugiej strony też jest konkretna liczba, że tak powiem, losowych spotkań, którą można zobaczyć. Widzę, że tutaj to akurat nas nikt nie zaatakuje po drodze, co mi bardzo pasuje. Tak więc mamy wioskę Azyl. No i super. Mamy trupi korzeń już na wejściu. Fajnie. Jest gwardzista jakiś. Zapiszemy sobie grę. Dzień dobry. Co robisz w Azylu? Nic tu dla ciebie nie ma. Więc to jest Azyl? Czego chcesz? Jest to brat Genitivus? Kto? Może wielebny ojciec Eirik wie, o kogo ci chodzi. Niestety, właśnie świadczy duchową posługę dla mieszkańców wioski i nie wolno mu przeszkadzać. Lepiej szukaj tego swojego brata gdzie indziej. Dlaczego macie wielebnego ojca? Stan kapłański jest dla kobiet. Tu w Azylu zawsze tak było. Nie kwestionujemy tradycji. Okej. Chciałabym rozejrzeć się trochę w Azylu. Nie podoba nam się, gdy mieszkańcy Nizin rozglądają się po naszym domu jak po jarmarku. Mam kilka pytań o Azyl. Pytaj i ruszaj w dalszą drogę. Od jak dawna istnieje tutaj Azyl? Od zawsze. Moja rodzina nie zna innego domu. Kto sprawuje władzę nad wioską? Ojciec Eirik jest naszym duchowym przywódcą i przewodnikiem. Jest w świątyni, prawi kazanie. Nie powinnaś mu przeszkadzać. Dlaczego nigdy wcześniej nie słyszałam o Azylu? Trzymamy się w swoim gronie.
Nie mamy powodu, żeby ujawniać naszą obecność. Dzięki temu panuje tutaj spokój. To wszystko, co chciałam wiedzieć o azylu. W takim razie może powinnaś wracać na niziny. Słyszałeś o urnie świętych prochów? To tylko legenda. Cudnie. Badania brata Genitivu sugerują, że to może być coś więcej. Nie wiem, kim jest brat Genitivus, ani co twierdzi. Wiem jednak, że ludzie do wszystkiego dadzą się przekonać. I pewnie nie wiesz, czy jest tutaj brat Genitivus? Nie. Dobrze więc, wybacz. Możesz dokonać zakupów w naszym sklepie, a potem zabierz swych towarzyszy i ruszaj w drogę. Coś ukrywają. To chyba oczywiste, nieprawdaż? Bardzo, moja droga Morrigan. Dobra, natomiast ja chciałam... Interesująca strategia. Ciekawe. Powiedz mi, zamierzasz wędrować na północ, aż stanie się ona południem i wtedy zaatakujesz arcydemona od tyłu? Na pewno się tego nie spodziewa. Ja byłbym bardzo zaskoczony, gdyby mój wróg wykonał odwrót zamiast atakować. No, w sumie. Sprowadza nas tu choroba Arlaemona. I to ma mu pomóc? Prochy mają go uzdrowić. Podziwiam twoje nastawienie, ale zaczynam się zastanawiać, czy czasem nie oszalałaś. Dzięki. Naszym celem jest arcydemon, a oddalamy się od niego, bo szukamy spalonych szczątków jakiejś kobiety. Ty, ja nie mówię, że to ma 100% tego. Sensu, okej? Okay? Musisz mi zaufać. Nie chodzi o zaufanie, Kadan. To nie ono jest narażone, a nasza misja. Musimy to zrobić, aby osiągnąć cel. Wyraziłem tylko swoją opinię. Nie marnujmy więcej czasu. Stan się nie zgadza. Minus jeden, okej. Okay. Swoją drogą, nie wiem, czy to teraz, czy może dlatego, że ja mam bardzo wysoką relację z nim, natomiast Stan generalnie ma możliwość nas zaatakowania w wiosce Azyl, więc może się to wydarzyć w przyszłości, zobaczymy jeszcze, ale póki co sobie zakończymy. Tak więc dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek ten wam się podobał i że będziecie też oglądali odcinek następny. Zostawcie komentarz, łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, jeśli chcecie wesprzeć kanału, link macie w opisie oraz na stronie głównej kanału, a jeśli chcecie pomóc mi trochę popchnąć algorytm YouTube'a, to zostawcie komentarz o treści Azyl, prosto. Będzie mi niezmiernie miło. Dzięki wielkie, do usłyszenia następnym razem, cześć.